naprawdę nie ma znaczenia, że Juras jest wyższy od Sokoju. Nie ma znaczenia, ile mają stoczonych walk. Znaczenie ma tylko to, że ta przerwa w przypadku Polaka była bardzo, bardzo długa. Natomiast Kameruńczyk ciągle był w walce. To oczywiście nie były walki już na tym poziomie, jak wtedy, kiedy nokautował Nogueirę czy Arona, ale to ciągle jest zawodnik w treningu. To jest walka wymykająca się technicznym porównaniom. Zaczynamy! Przerwa Jurasa była tak długa, te 7 lat, kiedy ostatnim razem on walczył w klatce, bo przecież w klatce Kazmi w ogóle nie walczył. To było na gali w USA, gdzie debiutował Stipe Miocic, obecnie najlepszy zawodnik wagi ciężkiej na świecie. To był inny sport, który opuszczał Łukasz Juras Jurkowski i czy zdążył się przystosować do sportu nowego. Żaden zawodnik tu na tym stadionie nie miał tak żywiołowego dopingu jak Łukasz Jurkowski. Odwrotna pozycja Sokoju. Kiedyś zmasakrował niskimi kopnięciami nogi Janka Błachowicza. Później przegrał rewanż z Błachowiczem, wrócił do KSW 36 w Zielonej Górze, gdzie szybko przegrał z Tomaszem Narkunem. Czekamy na pierwszy cios, pierwsze kopnięcie. Może Juras zakręci obrotówkę, być może sięgnie ją w głowy zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Była w tej chwili sytuacja, która może się dla niego skończyć bardzo źle, dlatego że Sokoju przejdzie nogi Jurasa i w tej chwili atakuje potwornie mocnymi ciosami. Juras stara się chwycić nogę rywala, ale Sokoju jest mocniejszy. Musi uważać teraz na kolana Juras, do tego szykuje się Sokoju. Udało mu się uniknąć tego potężnego ciosu Kameruńczyka i zerwany klincz. Poznał siłę Sokoju. I w tej chwili jest już inaczej. Każdy z nich poczuł pięść rywala. Każdy z nich wie, jak akcja przeciwnika skróciła mu oddech. A teraz zmienia pozycję również Sokoju. Czyżby to był początek do kopnięcia, do tego bardzo mocnego kopnięcia, które Jurkowski przechwytuje, bo raczej nie może przyjmować. No, przechwycił pierwsze i był w chwilowych opałach Łukasz Jurkowski. Będziemy także zwracać szczególną uwagę na uderzenia prawą ręką Jurkowskiego. Państwo o tym wiedzą, to było 2 tygodnie temu. Ta ręka jest kontuzjowana, ta ręka boli przy każdym uderzeniu. Oczywiście ona w tej chwili jest zablokowana, no niemniej jednak jest to jakiś problem. Ciągłe szachowanie pozycją na środku. Sokoju jakoś mało ekspansywny, tak zajął sobie miejsce i w roli słońca występuje. A jak widzimy, jak planeta Łukasz w tej chwili wędruje z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że obydwaj ci fajterzy mają świadomość tego, że kondycja nie jest ich najmocniejszą stroną i chyba po prostu tak wzajemnie próbują zmusić drugiego zawodnika do większego wysiłku, żeby on spompował się pierwszy. Ale efekt tego jest taki, jaki jest, czyli mało ciosów ze strony jednego i drugiego. No ale jest na to lepszy sposób wygrać szybko, wygrać zdecydowanie przed czasem i nie zastanawiać się, czy kondycja jest stroną mocną, czy słabą. Nie udało się. Pęd powietrza od tego okrężnego kopnięcia Łukasza Jurkowskiego. Sokoju, teraz pozycja z lewą ręką wysuniętą do przodu. Będzie to kopnięcie, jest kopnięcie Jurkowskiego. Ale od razu odskakuje, boi się bliskiego kontaktu. Śmignęli w tej chwili tymi cepami blisko własnych głów. Dobrze zawalczył w kontrze Juras. Trafił Kameruńczyka sierpem. No, tutaj jest tyle czarowania, jakby panowie czekali na listy z Hogwartu. Ale chyba są już za starzy na ten uniwersytet. Tak, myślę, że sztuczek. Jakieś inne książki, inne filmy, inna stylistyka. Rozlegają się gwizdy, tak. Publiczność przyszła tutaj, żeby obejrzeć walkę. W tej chwili skanduje przydomek Jurkowskiego. Także Godard zwraca uwagę, że to ma być walka, a nie groźne miny. Pojedynek na groźne miny, bo to już Gombrowicz, Ferdydurka opisywała, niekoniecznie tutaj chcemy to oglądać.
Tak, na groźne miny myślę, że mogą pojedynkować się Julia, czyli córka Łukasza, i ewentualnie dziecko Sokocz, o którym też wspomniał na konferencji prasowej. No tak, tam różnica wieku jest także niewielka między nimi. A zatem niech będzie jakaś akcja. 10 sekund do zakończenia tego pierwszego starcia. Thierry Romain Sokodziu i Łukasz Juras Jurkowski. Obrotówki. Koniec starcia. No nie powiemy, że było emocjonujące i że przyniosło tutaj fajerwerki, bo nie przyniosło. Bardzo dużo rozpoznania. Bardzo mało ciosów. Dwójki, trójki, dwójki, trójki, trójki rękoma, okej? Okay? Ratuj rękoma. Rusza się, więcej ciosów rękoma. Dobra, musimy zaryzykować. Chyba najważniejsze słowa, jakie słyszeliśmy przed chwilą, padły nie z ust trenerów, tylko z ust Jurasa. Musimy zaryzykować. Oby tak się stało, tutaj smagnięty tym frontkickiem. I dobra kontra Łukasza, to chyba najlepsze ciosy, które zadał, może nie licząc low kicków. I znów zostają w klatce sami. Dwaj zawodnicy, sędzia, który ma być rozjemcą, ma zwracać uwagę na to, aby obaj postępowali zgodnie z regułami i tylko oni. Thierry Romain Sokodziu i Łukasz Juras Jurkowski. Czy zaryzykuje Juras tak, jak powiedział to Złotkowskiemu? Ciągle miesza Kameruńczyk pozycję. To oczywiście wprowadza w zakłopotanie Jurkowskiego. Nawet w momencie, kiedy chce rozpocząć ofensywną akcję, widząc zmianę pozycji, ten plan się zmienia. Ciągle bez ciosu, panowie. Jest! Mocne kopnięcie! Ten middle kick trafił pod prawy łokieć. Sokodziu natychmiast rusza do przodu. Lewa ręka Jurasa już szykował się do obrotówki, ale ten lewy sierp stopujący był także bardzo dobry. Dobrze rozpoczął tym middle kickiem rundę. Miejmy nadzieję, że wejdzie w mocne tempo teraz. Mocny kop Sokodziu, ale przepłacił to przyjęciem podbródkowego od Jurkowskiego. Są bliżej. Jest nadzieja, że tych akcji będzie więcej. Minęła pierwsza minuta tego drugiego starcia. Na razie nie widać, aby mieli problemy kondycyjne, ale też z drugiej strony Sokodziu stoi jak słup soli, niewiele się rusza. Jurkowski więcej. Teraz prawa pięć, trafiła w prawą pięć zamiast głowy rywala. Zasugerował Sokodziu, że będzie zejście w nogi. Nie było. Teraz kopnięcie powinno być w momencie, kiedy Kameruńczyk zmienia pozycję. Bardzo głośno podpowiada narożnik Jurkowskiego, żeby nie bił pojedynczych ciosów. Właśnie tak, potrójna kombinacja i dwa z trzech znajdują swój cel, ale mocno teraz trafił Sokodziu, jakby rozsierdzony tymi akcjami Polaka. I znów szczepili się z tego ostatniego ciosu. Zwycięsko wychodzi Juras, ale tych ciosów jest zdecydowanie więcej. Tak jakby wywiad już doniósł, gdzie są słabe strony, a gdzie mocne. I w tej chwili dowódcy wypuścili te swoje największe siły. Łukasz Jurkowski stara się atakować, to on stara się pchać Sokodziu, ale tymczasem bez żadnych problemów Kameruńczyk obalił Polaka. Teraz ta jego siła fizyczna może decydować. Może atakować z góry. Jest półgarda. To także jest dobra pozycja. Już przełożona ręka. Już przedramię oparte na szyi. Juras chyba tam rozcięty jest po przyjęciu jednego z ciosów. I Sokodziu uzyskał dosiad, ale Juras szybko powinien odwrócić tą pozycję. Tak jest, oddał niestety plecy. Tutaj co prawda mniejsze zagrożenie ground and pound, ale to też są potężne razy. I kolejny łokieć. W dużych opałach jest Łukasz Juras Jurkowski w tej chwili. Sokodziu nie powinien tego wypuścić. Ma 2 minuty i 16 sekund do zakończenia tego pojedynku. Jeszcze jeden potężny strzał. Krew się leje. Łukasz Jurkowski tyłem do rywala. Nie poddaje się. Sokodziu go obala i znów będzie rozbijał zawodnika z Polski. Będzie kolejny cios młotkowy, później sierpowy, młotkowy i sierpowy. Zajmuje pozycję i kontrolę Sokodziu. Jest ból i cierpienie Łukasza Jurkowskiego. A jednak wstaje, ta
tak jakby siła okrzyku tych 60 tysięcy ludzi zgromadzonych na Stadionie Narodowym w Warszawie podniosła go. Już pomalowany na czerwono Jurkowski, ale to jakby dodało mu animuszu. Widzieliśmy, jak odchodził od tego obalenia, wystawił zadziornie język. Powiedział, że to nic, to jest tylko powierzchowna rana, jak czarny rycerz w Monty Pythonie. I teraz musi ruszyć do ataku. Nie może już pozwolić Kamaruńczykowi na kolejne obalenia i kolejny ground and pound. Śmignął więc prawą nogą w niewielkiej odległości od głowy rywala, ale jednak to była odległość zasadnicza. Sobodżu zostawił lewą rękę. Trafił Jurkowskiego. Jeszcze minuta do zakończenia tego drugiego starcia. Sokodżu kontra Juras. Łukasz Jurkowski to większość walk w swojej karierze to właśnie na dystansie dwóch rund. Przecież walczył, bo tak kiedyś było w polskim MMA i tak było w KSW. Zaatakował Polak i teraz rozpuścił ręce. Mocno Sokodżu jest silniejszy. Było blisko do wyjścia z tego obalenia na górze, ale niestety szybko zorientował się w tym wszystkim, co chce Jurkowski zrobić Sokodżu i to on znowu atakuje na górze. Pozostawiona dłoń. Jeszcze skręca się Jurkowski, ale kolejny raz łokieć spada na jego głowę. I teraz sierpowy. Jeszcze jeden łokieć. Jeszcze 15 sekund do zakończenia tej rundy. Musi przykleić się Juras do nogi. Sokodżu pokazuje, że będzie w walce. Że jest w walce, mimo że ten pojedynek przegrywa. Nie słychać już tego sygnału o 10 sekundach do zakończenia rundy. Będzie jeszcze jeden łokieć, czy jednak nie? Teraz jakby próbował Sokodżu. Nie! Duże poruszenie w narożniku Jurkowskiego. Bo widzą, w jakim Łukasz jest stanie. To nie jest stan najlepszy. To nie jest siła ciała. To jest tylko i wyłącznie siła serca i umysłu. Ale w jego karierze było już dużo takich momentów, dużo takich walk, kiedy wychodził z Jurkowskiego ten szczwany list, pozwalał mu przetrwać ciężkie momenty. Tutaj rażony sierpem przy zaburzonej równowadze. Dobrze obalenie Sokodżu. I to, co najbardziej bolało w tej rundzie. Ground and pound Kamerunczyka. Łokcie to jest straszna broń, jeżeli potrafi się jej używać. Dzisiaj były sen o Warszawie, ale kiedyś słowa, do których wchodził Juras do ringów, mówiły: musisz wygrać, walczysz. I tak właśnie musi być w trzeciej rundzie. Tak jak było 27 lutego 2004 roku w Championsie, kiedy pokonywał po kolei Rafała Tomasiuka, Benedykta Stępnia i Romana Szaszkowa, wygrywając pierwszą KSW. Kto wtedy myślał, że 13,5 roku później na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie walczył z człowiekiem, który był i w Pride, był w UFC, wygrywał z najlepszymi. Nietrafiony, no to i niezatopiony. A teraz dobry odrzut. Sokodżu, widząc, że Jurkowski postawił opór, szybko zrezygnował z próby tego obalenia. Powinno być ryzyko. Jeśli nie kopnięcie, to cios, ale trzeba podejść bliżej do rywala i zdzielić go, tak jak w tej chwili tym podbródkowym, pod którym podskoczyła aż głowa Kamaruńczyka. Jeszcze jeden prosty. Sokodżu na pewno będzie miał coraz mniej sił, ale co my wiemy o siłach Jurasa? Niewiele więcej, ale proste to jest dobra broń. Widać, że ma dłuższe ramiona, większy zasięg. Myślę, że w tym momencie walki może już nimi porazić Kamaruńczyka. Oczywiście, jeżeli też ma siły, żeby te proste zadać mocno. Trzeba przyspieszyć. Pamiętajmy, że to poprzednie starcie, no zdecydowanie na korzyść Sokodżu. Teraz to Jurkowski musi odrabiać straty. Tylko jedno kopnięcie, od razu odskok. Może to jest rzeczywiście recepta na zatrzymanie zawodnika z Kamerunu. Otwiera się Sokodżu do okrężnego kopnięcia, ale Juras tego nie wykorzystuje. Zbyt szeroki ten sierp. Próbuje zmierzyć rywala tym prosty po raz kolejny. Juras wchodzi w clinch.
Mocna kombinacja, dobre kolano tam przyjął Sokoczu. Nie chce Kameruńczyk walczyć w ten sposób. Szybciutko klei się do Polaka. Na odejście jeszcze Łokieć, ale nie było próby obalenia. Jestem też zdziwiony. Bardzo się spodziewałem, że kiedy już panowie byli w uścisku, to Sokocz będzie próbował przenieść walkę do parteru. Ciosy proste Jurkowskiego dochodzą. Coraz więcej jest ten jab, jab, jab. Nisko opuszczone ręce Sokoczu. On w tej chwili wycofany. Czy czeka na decydującą akcję? Czy czeka na nagły i niespodziewany przypływ sił? Bo te ręce opuszczone coraz niżej. Głowa Kameruńczyka coraz wyraźniejszym celem. Ciągle trafia w starej, dobrej polskiej szkole boksu. Mówi się o tym, że taki cios prosty jest najbardziej niedocenianym ciosem nie tylko w boksie, ale też w MMA. I tego przykład właśnie teraz daje Jurkowski. No ale po tych wszystkich jabach powinien pójść ten right hook, ten prawy sierpowy, który przynajmniej by zachwiał Sokoczu, gdyby trafił tak jak Juras go ustawił. Zmienia Kameruńczyk pozycję. Ciągle nie ma kopnięcia. Otwiera się w tej chwili na kopnięcie na wątrobę. Ale ze strony Jurkowskiego tego nie widzimy. Ciągle realizuje swój plan, polegający na kłuciu głowy Sokoczu tymi prostymi, albo lewym, albo prawym. Czy to wystarczy do odrobienia strat? Jeszcze tylko półtorej minuty do zakończenia tego pojedynku. Wygrał na pewno Juras ze sobą, przygotowując się na 15 minut walki. A przypominamy, niewiele takich walk miał podczas swojej kariery. A może to nie będzie 15 minut, a może to się skończy szybciej. Świetnym lewym prostym trafił Jurkowski, zamyka w tej chwili Sokoczu pod siatką. Była taka walka niedawno Sokoczu z Thiago Silvą, kiedy po prostu bez sił on w trzeciej rundzie był stojącym celem dla mocnych ciosów Brazylijczyka. Jeżeli Juras teraz podkręci tempo, jeżeli jest w stanie podkręcić tempo, bo oczywiście to nie jest takie proste, może uda mu się rozwiązać to jeszcze przed werdyktem sędziowskim. 35 sekund. To ma być ogień, Juras! To ma być ogień! Nie bijatyka, tylko jeden prosty za drugim, który będzie umieszczał właśnie na twarzy Sokoczu. I robi tak Łukasz Jurkowski. W tym momencie to on przejął całkowicie inicjatywę. W tej chwili to on odrabia straty z przegranego drugiego starcia. Każdy prosty jest witany na tych trybunach jak ogromne, wysokie kopnięcie. Naprawdę publiczność tutaj widzi wszystko, co robi Juras w ringu. Czy będzie ten warszawski dzień? Czy będzie ten świt nad brzegiem Wisły? Łukasz Juras Jurkowski, nie powietrza, twarz Sokoczu. Łukasz Juras Jurkowski, powrót do KSW po 6 latach. 15 minut ciężkiej walki Łukasza Jurkowskiego. Thierry Romo Sokoczu i bez względu jaki będzie werdykt w tym pojedynku, nie ten werdykt jest najważniejszy. Łukasz wygrał z własnym ciałem, sercem, z umysłem. Postawił sobie bardzo ambitny cel. Postanowił wrócić do sportu, który zmienił się niewyobrażalnie przez 7 lat. Postanowił zażyczyć sobie wymagającego przeciwnika. Przeciwnika, który cały czas walczy, cały czas nokautuje swoich rywali. Czasami też jest nokautowany, ale jest naprawdę wymagającym rywalem dla kogoś, kto ma taką przerwę. Jesteśmy po 15 minutach. Juras o własnych siłach stoi w narożniku. Jakiś cel, który sobie postawił, osiągnął. I miał rację, kiedy mówił, że jest w tej chwili lepszym zawodnikiem niż wtedy, kiedy kończył karierę po tej walce z Tonym Valtonenem. No, przekonani są w narożniku polskim, że werdykt będzie na korzyść Jurkowskiego. Trzecia runda bezwzględnie dla Jurasa. Druga runda na pewno dla Sokoczu. W tej chwili jest kwestia interpretacji pierwszego starcia, w którym tak prawdę mówiąc to niewiele się działo. Czekamy, jak zadecydowali o tym nasi sędziowie. Międzynarodowy skład, specjaliści z Wielkiej Brytanii od punktowania, David Letheby, Ben Cartlidge, specjaliści polscy, Cezary Wojciechowski, Łukasz Boremski, Maciej Motylewski. Zobaczmy, jak trójka z nich zadecydowała.
Szanowni Państwo, sędziowie nie byli jednomyślni. Łukasz Porębski, 29-28 dla Jurasa. Sędzia Ben Kartlicz, 29-28 dla Sokodżu. Sędzia David Lefferby, 29-28 dla zwycięzcy tej walki. Ladies and gentlemen, your winner is Łukasz Juras!